Państwu, obróbka komina jest jedną z najważniejszych obróbek blacharskiej wykonywanych na naszym dachu. Prawidłowo wykonana zapewnia trwałość i szczelność pokrycia dachowego na długie lata. Obróbkę komina pokażemy w trzech kolejnych odcinkach Bity Eksperta. W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wykonać prawidłowo przód komina, w kolejnym jak sfelcować boki komina, a w trzecim jak zakończyć poprawnie całą obróbkę komina. Jak zatem fachowo wykonać okucie komina zgodnie ze sztuką dekarską i jakich narzędzi użyć? Zobaczcie sami. Tak jak powiedziała Ania, okucie komina jest najbardziej newralgicznym miejscem na dachu. Nie dość, że należy je wykonać estetycznie, to najważniejsze jest, żeby to było szczelne pokrycie, tak? Dzisiaj pokażemy okucie przodu komina. W następnych odcinkach będzie ciąg dalszy. To okucie, które pokazujemy, rekomendujemy jako firma Blachotrapez. Jest to okucie, które nadaje się po pierwsze do płaskich blachodachówek, do zwykłych blachodachówek, jak również do panela na klik. Jest to okucie uniwersalne. Jest to okucie, które jest wykonane na podwójny felc. W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wykonać to okucie do blachy płaskiej, jednomodułowej janosiku. Dlatego na początek należy wykonać pierwszy arkusz, czyli pierwszy arkusz, który będzie zamontowany pod kominem. Następnie wykonamy listwę startową, za którą będziemy zapinać tą naszą obróbkę, to nasze okucie komina. Tutaj można zobaczyć podstawowe narzędzia, które są potrzebne do wykonania takiego okucia komina, czyli nożyce, młotki, szelajza, dach cęgi, ten nasz kątomierz, no i wiadomo, najważniejsza rzecz dla dekarza, czyli metrówka. Odpowiednio przygotowany moduł należy zamontować pod kominem. Montujemy go na tak zwanych haftrach, takich spinkach, żeby nie dziurawić go niepotrzebnie w miejscach, w których mogłoby przeciekać. Następnie wykonujemy listwę startową. Jest to listwa, za którą będzie zapięty i przednie okucie, i te boczne okucie, które będziemy potem pokazywać. Montujemy tą listwę w miejscu, w którym będzie się zaczynało dolne okucie. W naszych warunkach klimatycznych minimalna wysokość okucia na komin to jest 15 cm. Tutaj na dole to w zależności jakie mamy pokrycie. My na naszym kominie zamontujemy to 16 cm od komina. Mierzymy 16 od komina i przykręcamy to krętami. Mamy już przygotowaną listwę, za którą będziemy zapinać i montować okucie. Na koniec, jak już okujemy komin, wtedy dopiero połączymy to, obrobimy to arkuszami blachy. Tutaj w janosiku musimy robić takie okucie wpuszczone. Jest to montaż opuszczony, dlatego że janosik jest montowany z czoła do łaty. Musimy całe okucie zamontować na wysokości kontrłaty. To jest taka różnica między zwykłą blachodachówką, a dachówką płaską jednomodułową. Przednie okucie musimy sobie pomierzyć, czyli to nasze 15 cm, czyli górna część komina, dół 16 cm, następnie szerokość komina i minimalnie po 5 cm na boki. Wykonujemy to, że jest to lekko tylko zaznaczone, wywijamy sobie na komin około centymetra, robimy zapięcie za tą naszą listwę startową i zaznaczamy na giętarce tylko te nasze linie, które nam będą potrzebne do powywijania tej blachy. Jeżeli mamy już przygotowane konstrukcje pod okucie, musimy sobie teraz zamierzyć kąt dachu do kąta komina. Musimy znaleźć dwusieczną. Dlaczego musimy znaleźć dwusieczną? Bo okucie, które będziemy wykonywać dzisiaj, czyli dolne okucie,
musi być zawinięte, czyli zarobione. Nie nacinamy tego okucia. Prawidłowa wersja jest taka, że jest to wszystko zawinięte. Pokażemy dokładnie, jak to zrobić. Żeby zamierzyć tą dwusieczną, jest na pewno kilka sposobów. My pokażemy taki najprostszy, który może sobie dekarz poradzić. Pokażemy taki kątomierz, którym można to obliczyć bez jakichś wzorów matematycznych, bez mierzenia dodatkowego. Ten kątomierz ma tutaj różne skale. Musimy sobie go przyłożyć do dachu i do komina, ustawić, zablokować. I teraz tak, mamy tutaj pokazane kąt dachu, kąt między kominem a dachem. I teraz sobie odczytujemy. Mamy tutaj 135,5, 140. Mamy skalę, na której mamy wyliczone gotowe, czyli dekarz nie musi tego obliczać, ma od razu zrobioną skalę, czyli 140, czyli musimy przestawić ten kąt na kominie do 160. Przestawiamy sobie 160. Jak już mamy zamierzony naszym kątomierzem dwusieczną, przerzucamy to na wymiar, który wcześniej musimy wykonać na giętarce. Czyli tak jak mówiliśmy, szerokość komina po 5 cm na boki, minimalnie 15 cm na komin i 16-17 pod komin akurat do naszego janosika. Przerzucamy to w ten sposób, że przykładamy sobie ten nasz kątomierz w miejscu połączenia komina z dachem, przerzucamy sobie naszą dwusieczną, którą mamy gotową na wymiar z jednej strony i tak samo wykonujemy to wszystko z drugiej strony. Mamy gotowe, nie musimy dodatkowo mierzyć, mamy to wszystko zrobione naszym kątomierzem. Następnie musimy wywinąć te zakantowania, tak zwane bajle. Można to wykonać różnymi narzędziami, na przykład takimi tak zwanymi paluchami, bocianem, ale my polecamy, rekomendujemy takie dachcęgi, które mają kąt 45 stopni. Dlaczego? Te dachcęgi nam prosto wywinają, czyli jednym ruchem, nie musimy powtarzać, wywijamy to wszystko jednym ruchem. Wygląda to w ten sposób, że przykładamy sobie tutaj do naszej dwusiecznej, ściskamy i następnie wszystko tutaj takim ruchem wywijamy do góry, poprawiamy tutaj ten nasz kąt prosty. Wychodzi nam taki trójkąt. To jest ta nasza dwusieczna, czyli wychodzi nam, że w tym miejscu musimy tą blachę wywinąć. Bez poprawiania, bez następnych niepotrzebnych ruchów. Następnie początek, górę komina. Wywijamy sobie, dokantowujemy. To samo robimy tutaj z połacią, która jest na dachu. I przykładamy sobie nasze dachcęgi w miejsce tutaj tych naszych wywinięć i jednym ruchem ta blacha nam się składa. Składa się w tym miejscu, które potrzebujemy. Ważne jest, że tutaj mamy, wychodzi nam kąt prosty. Tutaj w najwyższym punkcie mamy tą naszą dwusieczną. Wychodzi nam w najwyższym punkcie przecięcia. To samo wykonujemy z drugiej strony. Czyli też łapiemy sobie naszymi dachcęgami i zawijamy. Poprawiamy kąt i to samo. Wywijamy górę i dół i składamy nasz wymiar, nasze dolne okucie komina. Następnie przymierzamy, przykładamy sobie do komina nasz wymiar, zapinamy za listwę startową, ustawiamy do naszego komina i dopiero teraz sobie to wszystko lekko dociskamy. Wracamy z powrotem na nasz stół. Tak jak widać, mamy tutaj najwyższy punkt, kąt prosty, to jest ważna rzecz, żeby to było w ten sposób wykonane. Potem sobie to na naszym stole, gdzieś tam na warsztacie dopracowujemy. Musimy tylko pamiętać jedną rzecz. Nie wolno tego klepać mocno, nie wolno klepać na tak zwaną żyletkę. Jeżeli byśmy to za mocno sklepali, jeżeli blacha będzie nam pracowała, potem na dachu mogłoby tutaj pęknąć, mogłoby być dziura. Następnie musimy zrobić łuk. Musimy wykonać łuk po to, żeby tą blachę
sklepać, sfelcować na podwójny felc. Jeżeli byśmy tego nie wycięli włók, w ten sposób nie udałoby się to sfelcować bez nacinania. Wykorzystujemy do tego drewnianą metrówkę. Jakie zalety są takiego dobrego metra? Po pierwsze, są stałe wymiary, czyli cała szerokość 3,5 cm. Szerokość tutaj ta mniejsza około 1,8, 1,7. Czyli możemy wykorzystać bez mierzenia skalą tutaj gabaryty metra. Jeżeli mamy taki malutki felc, tak jak tutaj widać pod kominem, czyli on musi być mniejszy, nie może być na 3,5, na 4 cm, tylko żeby go udało się nam fajnie sfelcować, musimy zmniejszyć jego wymiar. Dlatego ujmujemy sobie około jednego listka, wychodzi nam tutaj ze 3 cm, czyli przerzucamy to 3 cm tutaj na naszą obróbkę. Żeby to był krótki felc, dodajemy tutaj od przecięcia około 6 cm w jedną stronę i w drugą z 5. Następnie najwyższy punkt przecięcia, czyli około 5 cm. Po co to wszystko robimy? Robimy to po to, żeby nam wyszedł ładny, równy łuk i żebyśmy na wszystkich kominach zrobili tak samo. Jeżeli mamy już ten łuk zrobiony, możemy sobie zrobić szablon. Jeżeli mamy jeden komin, nie ma potrzeby robić szablonu, możemy to zamierzyć tak jak ja. Rysujemy tutaj taki delikatny łuk po to, żeby to, tak jak mówiłem, można było sfelcować. I teraz musimy wyciąć ten łuk. Wycinamy to nożycami. Musimy tylko pamiętać, że musimy to wyciąć bez zadziorów. Co to znaczy, że bez zadziorów? Czyli po pierwsze, nie docinamy nożycami do końca. Tutaj już mamy zadzior. Przy felcowaniu rozerwałoby nam blachę. Jeżeli tniemy łuk, to też w czasie cięcia wykonujemy ten ruch, żeby tutaj nie było żadnych zadziorów. Czyli tak jak widać, biorę sobie nożyce i wycinam ładnie, nie docinam do końca nasz łuk. Do samej góry. Tak jak widać, wyszedł nam piękny, równy łuk. Bez żadnych zadziorów. Sprawdzamy, czy nie ma. Jeżeli powstają jakieś zadziory, musimy poprawić. I dopiero wtedy można wziąć i sfelcować, czyli zaklepać na podwójny felc ten nasz dolny wymiar, co za chwileczkę pokażemy. Wykonujemy tak samo drugą stronę i dopiero montujemy to wszystko do komina. Tak jak już powiedziałem, identycznie wykonujemy drugą stronę. Tak wygląda już finalna wersja naszego okucia, którym startujemy. Następnie musimy ją zapiąć za listwę startową i przytwierdzić na czas felcowania do komina. Możemy to przytwierdzić wkrętami, ale tylko do czasu, jak nie obrobimy komina. Następnie należy wykręcić te wkręty. Musimy pamiętać, że każde takie okucie komina musi być w dwóch częściach, czyli część dolna i część górna lub całe okucie komina, dlatego że komin i dach pracuje. Czyli do montażu możemy to zamontować, przykręcić wkrętami. Musimy pamiętać, że to nasze okucie dolne nie może wystawać poza komin. Musi być równo z kominem lub nawet lekko ujęte. Zapinamy sobie za naszą listwę startową. Ustawiamy idealnie do komina i przykręcamy to na czas felcowania wkrętami. Tak wygląda prawidłowo wykonane pierwsze okucie, czyli dolne okucie komina. W następnych odcinkach pokażemy Państwu, jak wygląda dalsze okucie, czyli boki i wykończenie razem z tą tak zwaną kołyską z tyłu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka BT Expert. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału. Jeśli macie jakieś uwagi, pytania, zadawajcie je w komentarzu. Do zobaczenia.